Razem z nami jest trener Jovan Ninkowicz, trener rocznika 2004. Trenerze, gratulujemy zwycięstwa w pierwszym meczu pierwszej ligi wojewódzkiej B1. Jak oceni pan występ swoich podopiecznych? No, wynik mówi sam za siebie. 3-0, no muszę być zadowolony, pomimo tego jak gra wyglądała, jak wyglądała gra. Nieźle. Wiem, że potrafimy jeszcze lepiej, jeszcze zdecydowanie. I mam nadzieję, że to pokażemy w następnych meczach. Chłopaki realizowali dzisiaj założenia przedmeczowe. Bramki strzeliliśmy po przejściach, to prawie strzeliliśmy cały ostatni miesiąc. Jestem bardzo zadowolony z poziomu agresji, energii, których chłopaki pokazali na boisku. Gra obrony dzisiaj też dobrze wyglądała, także wyglądaliśmy jako drużyna, jako kompakt i jak będziemy tak dalej wyglądać, to mamy duże szanse, żeby namieszać w tej lidze. Jaki jest cel na tą rundę wiosenną? Cel jest po prostu jasny. Mamy zrobić awans do Centralnej Ligi Juniorów, także i będziemy robić wszystko, żeby po prostu tam się znaleźć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kasper, serdecznie gratulujemy zwycięstwa w pierwszym meczu. Wygraliście 3-0 z GKS-em Katowice. Jak ocenisz ten pierwszy wasz występ w pierwszej lidze wojewódzkiej? No, pierwsza połowa była ciężka na pewno, bo wygrywaliśmy tylko 1-0, no i była trochę nerwówka. A w drugiej, jak strzeliliśmy drugą i trzecią bramkę, to już było łatwiej. Waszym rywalem był GKS Katowice, trudny rywal z Zamiedzy. Jak ocenisz występ waszego przeciwnika? No, graliśmy z nimi 3 sparingi, nie udało się wygrać ani razu, ale na ligę przygotowaliśmy się lepiej, no i pewne zwycięstwo. Jakie macie plany związane z tą rundą wiosenną? No, chcemy awansować do celiotki, ale zobaczymy, jak wyjdzie. Życzymy powodzenia, trzymamy kciuki. Wszystkiego dobrego. Tak się mogliby.